Ryszard Grobacki, witam Państwa ponownie z Krynicy, gościem Studia Polskiego Radia 24. Podczas forum ekonomicznego w Krynicy jest pan minister Krzysztof Michałkiewicz, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Witam serdecznie, dzień dobry. Witam pana redaktora, witam państwa. Wczoraj podczas wystąpienia po odebraniu Nagrody Człowieka Roku forum ekonomicznego w Krynicy premier Mateusz Morawiecki użył takiej frazy, że lubi, cieszy się, kiedy jego rozmówcy mylą wskaźnik wzrostu gospodarczego polskiego z poziomem bezrobocia. Przypomnijmy w takim razie, 5,2%, taki jest aktualny wskaźnik bezrobocia, z tym, jest, że to są dane za lipiec. Tak, to jest na koniec lipca, będą podobne dane za sierpień, natomiast nie ma co ukrywać, że faktycznie rekordowo niskie bezrobocie mamy w naszym kraju, co ma swoje także bardzo wiele pozytywnych aspektów, między innymi pomału tworzy nam się rynek pracowników i oczywiście to powoduje, że z jednej strony pracodawcy muszą dbać o swoich pracowników, podwyższać im pensje, dbać o to, żeby chcieli zostać w ich zakładzie pracy i pracować w jakiejś dłuższej perspektywie. Z drugiej strony oczywiście mamy szansę na zajęcie się osobami, które są poza rynkiem pracy, są oddalone od rynku pracy z różnych powodów. Z powodu wieku, z powodu niepełnosprawności, z powodu... Czyli mówimy o aktywizacji tych ludzi, mówimy o aktywizacji ich i oczywiście jest to szansa, którą staramy się wykorzystać. W naszym ministerstwie podejmujemy szereg działań właśnie, żeby te osoby trudno zatrudnialne, z różnych powodów aktywizować. Głównie w tej chwili mocny nacisk kładziemy na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Dla nich to jest bardzo ważne. Ważne, jeśli chodzi o samopoczucie, jeśli chodzi o rehabilitację, jeśli chodzi o przywracanie im poczucia przydatności i wartości, czy samooceny. I oczywiście tych programów jest sporo. W tej chwili pracujemy nad ustawą o zatrudnieniu wspomaganym, gdzie chcemy osoby z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wsparcie trenerów pracy wprowadzać na rynek pracy, przygotowywać im miejsca pracy, przygotowywać ich pracodawców, żeby ich zatrudniali, ale także pomagać im w adaptacji w nowym miejscu pracy i wspierać w sytuacjach trudnych. Bardzo ciekawy projekt realizujemy w tej chwili z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy, który polega na kompleksowej rehabilitacji. Coś, co było polską marką i polskim wyróżnikiem, wraca znowu. Chcemy, żeby osoby, które z powodu wypadku na przykład albo choroby straciły możliwość wykonywania pracy, przywracać do tej pracy albo przekwalifikowywać, żeby mogły zafunkcjonować w nowym zawodzie. Oprócz rehabilitacji medycznej będą w tym zespole pracować także doradcy zawodowi, którzy będą właśnie oceniać, czy osoba powinna zmienić zawód, czy musi się dokształcić, czy zdobyć nowe kwalifikacje. Będą także psychologowie, którzy będą im przywracać motywację, samoocenę, będą ich przygotowywać do tego, żeby chcieli powalczyć o to, żeby wrócić na rynek projekt pracy. Projekt o dużej wartości społecznej, ale w związku z tą diagnozą, o której mówiliśmy, że rynek pracy w Polsce staje się coraz bardziej rynkiem pracownika, czy nie stoimy w obliczu sytuacji deficytu pracowników w Polsce? Czy jesteśmy w stanie ten potencjalny deficyt wypełnić? Mamy ogromną migrację zarobkową z Ukrainy, mówi się o milionie, czy nawet ponad milionie pracowników z Ukrainy. Czy to jest w pana ocenie tendencja korzystna w długofalowej perspektywie dla polskiej gospodarki? Oczywiście, jeżeli mówimy o pracownikach z Ukrainy na przykład, to oni jednak trafiają głównie do prac sezonowych, do prac niżej kwalifikowalnych, ale także bardzo dużo młodych ludzi z Ukrainy kończy szkoły zawodowe w Polsce, studiuje. Asymiluje się, jednym słowem. Więc jest to na pewno także ciekawe z tego względu, że jednym z miejsc, gdzie zaczyna brakować młodzieży, to są także uczelnie wyższe, więc to, że młodzież z zagranicy chce studiować w Polsce, jest na pewno korzystne dla naszych uczelni. Natomiast rynek, czy tam niskie bezrobocie powiedzmy, wymusza także bardzo pozytywne zmiany, jeśli chodzi o naszych pracodawców. Po pierwsze, podnoszą pensje pracownikom, więc to jest korzystne, bo niskie pensje na pewno w porównaniu na przykład do rynków sąsiednich, o tak to określmy, powodowały, że młodzież często emigrowała z tego względu, że
No mieliśmy prawie 2 miliony Polaków, którzy wymieniono. Już teraz ta emigracja wyjechali. Jest minimalna, a nawet zaczynają być powroty, więc jest to bardzo korzystne. Druga historia, tak jak mówiłem, możemy aktywizować tych naszych osób, którzy są w wieku senioralnym albo niepełnosprawni, albo z różnych powodów znaleźli się poza rynkiem pracy i warto, żeby na ten rynek wrócili. Po trzecie, oczywiście wchodzą innowacje, wchodzi automatyzacja, wchodzi doposażenie czy inwestycje w różnego rodzaju sprzęt, który powoduje, że wydajność jest utrzymywana albo nawet wzrasta, a jednocześnie praca ludzka zaczyna być wysokospecjalistyczna, a jeśli chodzi o proste czynności, to niekoniecznie dobrze wykształceni młodzi Polacy chcą te proste czynności wykonywać. Odchodzimy jednym słowem od stereotypu, który przecież pokutował po transformacji 89 roku przez wiele lat jako kraju podwykonawcy, montowni Europy. Wczoraj premier w wystąpieniu, które przywołałem, mówił o tym, że Polska staje się krajem coraz bardziej, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, krajem dojrzałej gospodarki. A dokładnie, to ten proces, tak, który opisał, panie ministrze, jakby wpisuje się w to, czyli gospodarka, tak, ale rodzi też pewne zagrożenie. O to chciałem pana zapytać. Oczywiście. Czy będziemy dostatecznie konkurencyjni wobec tego, bo do tej pory te inwestycje, które płynęły do Polski w różnych sektorach, w sektorze chociażby motoryzacyjnym, bardzo szerokie, ale nie tylko przecież w tym sektorze, no były przecież dyktowane prostym rachunkiem. Konkurencyjność wynikała z relatywnie niższych płac. Płace rosną, więc wniosek oczywisty. To, że to Polska konkurowała przede wszystkim niską płacą, na pewno nie odpowiadało na aspiracje naszego społeczeństwa. Mamy dużo, bardzo dobrze wykształconych młodych ludzi. Polacy na tle europejskim są dobrymi pracownikami i także często w tych takich bardzo specjalistycznych dziedzinach, przypomnę polskich informatyków, czy reżyserów, nie. Chodzi o branżę gier, na przykład, gier komputerowych, gdzie faktycznie polskie firmy zdominowały europejski, nie tylko europejski rynek, ale także światowy rynek. I wydaje mi się, że te przewagi, jeśli chodzi o innowacje, jeśli chodzi o nowoczesne technologie, powinniśmy w to inwestować i tutaj pokazywać nasze przewagi, a nie konkurować niską płacą, bo niską płacą zawsze znajdziemy kraje, gdzie ta płaca jest jeszcze niższa i gdzie warto przenieść produkcję, jeżeli produkcja ma bazować tylko na niskich płacach. Natomiast uważam, że Polska zasługuje na to, żeby zająć swoje miejsce w Europie jako kraj wysokich technologii, bardzo rozwinięty i bardzo innowacyjny. I to się dzieje. To się dzieje i się cieszę ogromnie, bo to, co było takim wyznacznikiem Polski, na przykład emigracja naszych młodych obywateli, się pomału upust kończy. Krwi ogromny przecież. Kończy się i w tej chwili na pewno młodzi ludzie mogą znaleźć ambitną, ciekawą i dobrą pracę w kraju. I o to chodzi. Chodzi o dobre miejsca pracy tutaj na miejscu, a nie gdzieś tam. Natomiast tak jak wspomniałem, jest to także duża szansa, żeby nasze społeczeństwo, szczególnie osoby w wieku aktywności zawodowej, mogły pracować. Mogły się realizować poprzez pracę. Ja zajmuję się na co dzień raczej sprawami związanymi z niepełnosprawnością, z seniorami i wiem, jak ważna dla nich jest praca, jak przywraca im poczucie sensu życia, jak przywraca im poczucie niezależności. No, ale mówimy też wręcz pewnie o konsekwencjach zdrowotnych. Przecież ktoś to. Oczywiście. Praca dla wszystkich jest wartością i to, że tej pracy w Polsce nie brakuje, to jest dobra informacja dla całego społeczeństwa. Jaki jest poziom aktywizacji osób niepełnosprawnych w Polsce, aktywizacji zawodowej? Czy on jest na zbliżonym poziomie niż w innych gospodarkach? Trudno porównywać z tego względu, że bardzo różnie ocenia się i liczy niepełnosprawność w różnych krajach, nawet w Polsce tak naprawdę 3 miliony 100 tysięcy mamy orzeczonych prawnie, z niepełnosprawnością orzeczoną prawnie, ale z różnych badań wynika, że to jest około 5, 7 czy nawet więcej milionów osób, które z różnych powodów mają problemy z samodzielnością i oczywiście przy tych procesach demograficznych, które następują, przy starzejącym się społeczeństwie, tych osób niesamodzielnych nam będzie przybywać i musimy już być przygotowani, że tworzy się rynek
srebrnej gospodarki tworzy się rynek usług różnego rodzaju, wspierających nie tylko osoby niepełnosprawne, ale także osoby niesamodzielne, a ta niesamodzielność może być z powodu na przykład wieku i coraz częściej będzie z powodu wieku. I trzeba o tym pamiętać, że osoby niesamodzielne, osoby niepełnosprawne to nie tylko ci, których widzimy na naszych ulicach, ale to także nasi seniorzy, którzy często przebywają w mieszkaniach, mają problemy z ich opuszczeniem i często ten brak aktywności nie wynika z braku woli, tylko z braku możliwości, bo Polska ciągle jest pełna barier. To, co pan premier zapowiedział, jeżeli dzisiaj mówimy dużo o premierze, Polskę przyjazną dla wszystkich, program Dostępność Plus, to faktycznie jest przełom. Żebyśmy patrzyli na Polskę, że nie tylko niepełnosprawni, ale także seniorzy, także osoby przewlekle chore, osoby chwilowo niesamodzielne powinny być, powinny Polskę zastać bez barier, Polskę przyjazną, powinny móc być aktywni, aktywni i społecznie, i zawodowo. Taka diagnoza, która wybrzmiała podczas przynajmniej kilku paneli, na których uczestniczyłem tutaj w trakcie forum w Krynicy, brzmi następująco, że Polska należy do tych krajów rozwiniętych, tych krajów, które wchodzą w skład OECD, czyli tych najbardziej rozwiniętych krajów, gdzie procesy demograficzne związane z bardzo niskim przyrostem naturalnym mają charakter nieodwracalny. To, tak jak pan powiedział, będzie rzutowało w perspektywie najbliższych dekad na rynek pracy w sposób bardzo wyrazisty. Mam takie pytanie, czy rzeczywiście nie mamy szansy na odwrócenie takich negatywnych trendów demograficznych? Wiem, że to jest perspektywa dekad zapewne. Oczywiście w ramach naszego resortu między innymi mocny nacisk kładziemy na politykę rodzinną. Przypomnę, że od tej kadencji ministerstwo już ma w nazwie wprost Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i jednym z celów tego wsparcia polskich rodzin jest to, żeby chciały mieć dzieci, chciały wychowywać młode potomstwo. Mimo tych zachęt wciąż nie chcą. Problem jest głębszy. Problem jest taki, że oczywiście widzimy, że mamy coraz więcej dzieci, natomiast Polki faktycznie, Polki w wieku rozrodczym, bo tak to określmy, w wieku, kiedy mogą posiadać dzieci, jest ich mniej. Po prostu jest ich mniej. Wiadomo, czy wiadomo, że jest efektem tak zwanej niskiej bazy i to jest, powoduje takie konsekwencje, jeśli chodzi o odczyty demograficzne. Natomiast cieszymy się ogromnie, jak widzimy, że jest dużo małych dzieci, że Polki często decydują się na drugie czy trzecie dziecko. To jest bardzo pozytywny trend. Natomiast musimy także dostosować naszą przestrzeń i nie tylko wspierać poprzez 500+, ale także dawać szansę wyboru, żeby matki miały szansę decydować same, czy chcą kontynuować zatrudnienie, a mają miejsca, gdzie mogą ją zostawić dziecko, myślę o żłobkach, o przedszkolach, o nianiach, czy na przykład chcą się poświęcić wychowaniu swoich dzieci, a na jakiś okres pracę zawiesić. Te możliwości wyboru i decyzji musimy w Polsce tworzyć i także w naszym ministerstwie zajmujemy się opieką nad dziećmi do lat 3 i program żłobkowy, program, który dofinansowuje samorządy, które tworzą żłobki, tworzą miejsca opieki nad małymi dziećmi, jest realizowany i to daje szansę, że nie tylko w dużych miastach, ale także w terenach małomiasteczkowych czy wiejskich powstają żłobki, które dają możliwość decydowania samym kobietom o tym, w jaki sposób chcą prowadzić życie rodzinne. Panie ministrze, z perspektywy tych ponad 3 lat realizacji programu Rodzina 500+, stereotyp o odchodzeniu kobiet z rynku pracy się potwierdza? Czy to nie, wręcz odwrotnie. Mit. Wręcz odwrotnie. Polki chętnie pracują, natomiast część tych Polek, które chce wychować samodzielnie własne dzieci, mają w tej chwili możliwość decydowania i to jest, uważam, że ogromne osiągnięcie, bo wychowanie dzieci jest także ważną inwestycją społeczną i uważam, że nie ma lepszej opieki i wychowania niż matka, która się zajmuje swoimi dziećmi. Oczywiście staramy się, tak jak mówię, tworzyć możliwość wyboru, ale nie ukrywam, że także wspieramy rodziny wielodzietne, także
tam, gdzie matka wybiera zajmowanie się własnym domem, własną rodziną, własnymi dziećmi, a nie pracą zawodową. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję pięknie. Pan Krzysztof Michałkiewicz, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, był gościem Polskiego Radia 24 podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. Dziękuję bardzo.